Na torze na Torolkowym w Tomaszowie Lubelskim. Poruszam się początek trasy. Tor liczy 500 metrów. Jest to początek naszego toru. Rozpoczyna się prostą, około 100 metrów po lekkim pochyleniu. W tej chwili jesteśmy podczas treningu zawodników MULC Tomaszów Lubelski. Poruszam się na Torolkach. Jak widzimy, w trakcie mojej jazdy zawodnicy wyprzedzają mnie. Po około 100 metrów nastąpił zakręt lekki w prawo, a teraz wchodzimy w ostry zakręt w lewo. Minimalny podbieg, po około 30 metrach kolejny zakręt w lewo i mamy minimalny podbieg w górę, około 50 metrów. Tor usytuowany, jak widzimy, na skraju kompleksu leśnego w pobliżu ośrodka sportu i rekreacji, budynku głównego. W budynku jest kawiarnia, szatnie. Także wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy do korzystania z toru w okresie letnim. W okresie zimowym przewidujemy sztuczne naśnieżanie tego odcinka. Zakręt w lewo, kończymy przejazd 500-metrowym torem nartorolkowym, jednym z nielicznych tego typu obiektów niewątpliwie w kraju. Początek toru nartorolkowego w Tomaszowie Lubelskim. Pierwszy odcinek około 100 metrów, lekko nachylony. Mamy tutaj zjazd, możemy tutaj wykorzystać technikę jazdy bez kijów. Kończy się ta prosta lekkim zakrętem w prawo. W tej chwili będę mijał zawodników młodszych, trenujących na nartorolkach. Tu jeszcze trwają prace, pracownicy jeszcze robią ostatnie czynności porządkowe na tym torze. Tor został niedawno oddany. Uroczyste otwarcie nastąpi 17 października, ale w tej chwili tor już jest w użytkowaniu. Szerokość toru 6 metrów, długość łączna 500 metrów. Przewidujemy w przyszłym roku rozegranie na tym torze Pucharu Lubelszczyzny. Tak, byłaby to inauguracja Pucharu Polski w biegu na nartorolkach. W tej chwili jestem na szczycie podbiegu, przejeżdżam i zjeżdżamy w dół
zjazdem minimalnym. Dziękuję.